zrobić takiego niezapowiedzianego live'a z Star Wars Thrones Revenge. Ostatnio bardzo olałem, powiem szczerze, tą grę, ponieważ z głupich powodów nawet wam powiem, najbardziej głupich powodów ever, czyli tutaj po prostu stwierdziłem, że jak gra nie jest hypowana, że tak to ujmę, to nie warto w nią grać i tak sobie pomyślałem, że olać hype i po prostu lecimy z tym koksem, tylko ja sobie tutaj jedną rzecz jeszcze, że tak powiem, zrobię i będziemy lecieć z tym koksem. Bo oczywiście jedna rzecz mi się przestawiła, którą tak nienawidzę. Okej, jestem gotowy, więc tutaj będziemy grać w Star Wars Thrones Revenge. Mimo braku hypu sobie pomyślałem, a zrobię sobie tego live'a dla siebie nawet, jeżeli nawet nikt nie wpadnie, to nie wpadnie. Moi znajomi mi mówili, Goryl, Star Warsów nie zrobisz sobie popularności, ale ja tam lubię bardzo grać tą grę, się na tej grze, że tak powiem, wychowałem. Tutaj możecie się śmiać ze mnie albo nie, ale że tak to ujmę, moja babcia tutaj świętej pamięci mi kupiła tą grę i powiem szczerze, nawet dla samego sentymentu w nią gram. No, babcia nie jest już ze mną, ale grę dalej mam i może gram też dlatego, ponieważ mam takie małe odczucie, takie mały sentyment związany właśnie z tą grą i może dlatego w nią gram, ale po prostu lubię właśnie te Star Warsy, jestem wielkim fanem i bardzo mi się podoba strategia, szczególnie w tym świecie, w tym uniwersum, więc bardzo lubię i gram dlatego, że lubię, mimo że mało osób na Twitchu ogląda to. To bardzo lubię w to grać. Często pokazuję Star Warsy i dzielę się z wami, że tak powiem, moją miłością do tych gier, więc dlatego postanowiłem zrobić dzisiaj takiego live'a niezapowiedzianego ze Star Wars Thrones Revenge. Tak mówię, gra nie ma hype'u. Praktycznie sprawdzałem na jednym takim portalu Twitch Strike, który bardzo pomaga początkującym streamerom jak ja. Czy gra jest tutaj, czy gra ma jakichś viewersów i w ogóle, ale okazuje się, że gra tutaj nie ma żadnych viewersów praktycznie. Tutaj, jak widzicie, mam dwóch viewersów, więc bardzo im dziękuję tutaj za to, że są. I na koniec chcę powiedzieć jeszcze, że po prostu gram, bo lubię. Czy ktoś bije, czy nie, gram, bo lubię. Nieważne, czy ktoś to oglądnie, obejrzy. Ja po prostu się z wami chcę podzielić tą miłością moją do tej serii i po prostu, czy wy ją, że tak powiem, zaakceptujecie, czy nie, to już zależy od was. Więc koniec monologu takiego początkowego mojego. Myślę, że takiego jednego z pierwszych monologów, takich poważnych, więc po prostu będziemy lecieć z tym koksem, żeby już tutaj nie przedłużać, więc lecimy z tym koksem, nie? Dobra, tutaj widzę, że rebelianci mają pokaźne siły. Więc raczej myślę, zrespię się. Dobra, wycofajcie się tutaj w ten rejon, mniej więcej. A my tutaj już wyskoczymy, że tak to ujmę, z nad przestrzeni. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Okej. Sześć. Siedem. Tutaj kolejny okręt 8, 9. Po prostu wywalimy już wszystko, co mamy.
żeby było, więc taka sytuacja. Dobra, i tutaj będziemy już powoli walczyć. Ja sobie tylko zwiększę tutaj audio, master volume, dam sobie trochę głośniej. O, teraz jest ok, więc lecimy z tym koksem. Pełna moc. Dobra, wy tutaj już zmieniajcie pozycję, że tak to ujmę. Dobra, wszyscy walczą. Wy już zmieniajcie pozycję w tym rejonie. Ty już atakuj ten okręt. Wy już atakujcie Mon Calamari. Dobra, rozwaliliśmy już im stację bojową, to jest plus, więc lecimy do przodu, nie? Dobra, pełna moc. Dobra, pierwsze co zrobię, to zniszczę ten niszczyciel Nebula, potem wezmę się za Homuana, a na końcu za MC Night DB, a potem za Golana, tak myślę i po prostu chyba tak zrobię. Ale tutaj wyślę też niszczyciele swoje, żeby zaatakowały to tam MC ADB, żeby tutaj już się z nim nie męczyć. Tutaj ten mój niszczyciel atakuje krążownik Heavy Cruiser, Cruisera. Wy atakujcie tutaj tego Nebulę, bo on jest głównym zagrożeniem, więc artyleria moja niech skupi się na Nebuli, na największym zagrożeniu. Ty możesz już MC AD Home One atakować, więc po prostu lecimy z tym koksem, prawda? Pełna moc. Dobra, teraz skupcie się na Homuanie. Chyba widzę, że ta strategia zadziałała. Dobra, ty się skup na Homuanie. Ty się skup na Golanie. A ty walcz tutaj z Homuanem. Okej. Oj, chyba zbyt bardzo pogłaskałem kotka i tutaj po prostu.
Okej, okay, wygraliśmy. No, straciłem trochę krążowników, znaczy tych korwet i jednego lekkiego niszczyciela, ale patrzcie, oni stracili dużo więcej. Oni stracili dużo więcej niż my. Tylko sobie muszę przypomnieć, w jakim regionie mniej więcej. A tutaj, dobra. Dobra, tutaj widzę, że już chyba zajęte wszystko przez nas. Więc lecimy na główną planetę Nowej Republiki. Moim zdaniem ludzie się po prostu muszą do tej serii przekonać. Znaczy, chodzi mi po prostu o to, że muszą ją zobaczyć, bo wiele osób albo w nią grało i sobie zapomniało, albo po prostu nie grało w nią w ogóle i wyskoczy: hej, fajna gra. Jak się nazywa, nie? Dobra. Dobra. Ty tutaj zrobisz mi wieżyczkę. Czołgi. Piechota. Lekkie czołgi. I chyba tyle na początek, nie? Flamethrowery. Witam drugą osobę, hejka. Dobra, w tym rejonie mniej więcej. Do przodu, do przodu, do przodu. A nie, tutaj, dobra. To lecimy do przodu. Zajmujemy kolejny punkt. Wy tutaj zajmijcie ten punkt. Ja sobie trochę ściszę, bo widzę, że naprawdę jest master volume trochę za głośno. Co, rozwalili nam myśliwce? Trzeba je jeszcze raz zespomować, spróbować. Dobra. Mam gdzieś chusteczki? Wiecie co, dajcie mi chwilę, ja sobie tylko chusteczki wezmę, bo zaczynam siorpać powoli i wezmę sobie Pepsi i chusteczkę. Powiem wam szczerze, że trochę możecie się śmiać ze mnie, ale naprawdę na alergię pomaga mi Pepsi Cola zimna i no, pomaga, ponieważ nie wiem dlaczego, może pobudza, dlatego pomaga, ale bardzo pomaga, więc tutaj poczekajcie chwilkę, ja sobie tutaj zrobię Pepsi Cole i ten, wezmę jakieś chusteczki i lecimy, dobra? Więc ze dwóch. Dobra, jestem z powrotem. Jak zwykle moje krzesło jak zwykle chciało zjeść moje słuchawki. Dobra. Live session, fajnie. Dobra, lecimy z tym koksem.
No i teraz dźwięk jest fajny, nie? No co, lecimy dalej, nie? Zespawnowałem sobie czołgi z miotaczem ognia, żeby z łatwością tutaj wygoniły piechotę z bunkra. Najlepsze na piechotę jest zawsze miotacz ognia, więc jeżeli grając właśnie macie problem z piechotą, to... Dobra, rozwalcie ich. Straciłem jednego miotacza, ale warto było. Więc teraz lecimy do celu. Jednak ściszę jeszcze trochę bardziej, tak. O. Powinno być teraz ok. Oni będą tam chyba z pół godziny strzelać do tego budynku. Więc przyspieszę czas. Dobra. Kolejna planeta zdobyta. Fajnie. Cieszę się niezmiennie. Dobra, was wycofuję. Tutaj sobie zrobię na dzień dobry. Tak, stację kosmiczną, garnizon piechoty, baraki, heavy vehicle factory, light factory i to powinno wystarczyć, nie? Dobra. Tutaj sobie zrobię raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na tutaj bym sobie zrobił trochę flamethrowerów. Na kursant nic, trochę tych zwykłych spider bike'ów, rapid fire tanki, tutaj bym sobie zrobił trochę zwiadowców, tutaj trochę Glizan RGT tank, to co widzieliście przed chwilą, a tutaj dalej bym produkował, że tak powiem, okręty wojenne. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, Dreadnought 5. Jeszcze bym wyprodukował, powiem wam szczerze, trochę korwet. O, jojojojo. Bo dużą ilość, że tak tu imię, straciłem przed chwilą. Więc niestety, ale muszę sobie tutaj dobudować. Dobudować trochę sztuk. To jest wszystko ok, widzę. Tutaj sobie trochę korwet dobuduję, bo tutaj dostałem więcej pieniążków. Tutaj widzę, mam kolejny garnizon zrekrutowany, więc fajnie. Tutaj widzę w tym rejonie nic. Tutaj się produkują nam korwety. Tutaj jeszcze bym zainwestował przynajmniej w dwie sztuki, żeby tutaj były dodatkowe jakieś oddziały. Tutaj widzę nasze oddziały się trzymają. Ledwo, bo ledwo, ale się trzymają. Coś trzeba tutaj dobudować, jakąś strukturę obronną? Nie, wszystko tutaj jest. W tym rejonie też wszystko jest, więc jest fajnie.
Tutaj widzę, w tym rejonie się będę bronił. Tutaj wezmę tą flotę i poderwę ją, myślę, w te zakątki, a potem będę szedł tędy. Tak myślę. I w stronę Kashyyyk. Zajmę Corellię, zajmę Duro, zajmę Kamennor i polecę w stronę Mon Calamari. Po czym tutaj będę bawił się w Yavinna, w te planetki. I rzucę na kolana kolejną planetę Imperium i tutaj mam plan stworzyć kolejny front, a tutaj to już będzie kwestia czasu, zanim po prostu wygramy. Więc taki prosty, szybki plan, prawda? Na zdobycie, że tak powiem, dominacji. W tym rejonie myślałem, żeby zaatakować Wayland. Zaatakować Wayland i próbować szczęścia na Katarzys. Po czym spróbować zaatakować tą planetę i wtedy miałbym tutaj już czyste pole i mógłbym sobie na spokojnie pójść mniej więcej w ten rejon. I mógłbym tutaj stworzyć dwa fronty, prawda? Albo nawet trzy. Więc to jest bardzo fajne. To jest mój taki mały sposób na zakończenie szybko wojny. Ale zobaczymy, jak to będzie, jak to nam pójdzie, więc na spokojnie, Goryl, na spokojnie będzie. Dobra, zobaczę, co mają w tym rejonie. Coś tam. Tutaj widzę, że się nam korwety tutaj wyprodukowały, więc bierzemy tutaj kolejne oddziały. Kolejne oddziały desantowe są w drodze, więc też je wyślemy, że tak to ujmę. O, tutaj widzę Wedge Attila z ostatnią większą flotą Nowej Republiki. Czy tutaj mają cokolwiek? No powiem szczerze, nie wiem. Zastanawiam się, ponieważ tutaj akurat dominuje też ta flota, więc myślę, że tak, ale wtedy Wedge Attila z jego flota nas zaatakują, więc tutaj jest taki mały dylemat, czy zabić Wedge'a i zniszczyć jego flotę, czy tutaj starać się trochę jakoś oddziaływać na przeciwnika, ale myślę, że zrobię szybki atak na Wedge'a. Tutaj sobie wyprodukuję trochę. O, nawet Wedge'u nas zaatakował, więc tutaj to była po prostu kwestia czasu, zanim po prostu... Chyba się zdenerwowali, że trochę ich pocisnęliśmy, więc chcieli zrobić kontrofensywę w moim regionie, ale im się coś nie udało. Coś im nie pykło, że tak to ujmę. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra, fajnie. W ten rejon. Tu idźcie w ten. Ty sobie możesz podejść tu. I powinno być wszystko zarąbiście ok. Na razie czekam, aż tutaj oni podlecą bliżej. Na szczęście plus jest taki, że widzę tutaj tylko jednego Corelliana chyba. I praktycznie same okręty już. Dobra. Więc walczymy już powoli. Bitwa będzie ciężka, ale kto powiedział, że wojna jest łatwa, prawda? Dobra. Wszyscy pełna moc do działek. Ja zawsze mam problem z jednym po prostu ustawieniem Avdia. Oj, chyba mamy sojusznika, że powiem, w tej walce, co mnie cieszy, bo od razu zmieni taktykę Nowej Republiki. Dobra, ty zacznij atakować Homelana. Ty będziesz go osłaniał. Ty trochę do przodu polecisz.
A wy tutaj będziecie walczyć. Raz. Stop, 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 stop. Wy już atakujcie MC Nighty. Ty już atakuj Nebulę. Dobra, Imperium tutaj trochę przycisnęło Nową Republikę i myślę, że będą się wycofywać. Dobra, ja tutaj sobie zespawnuję jednego niszczyciela w tym rejonie. Dobra, stop, 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 stary. Dzięki Imperium za pomoc, tak przy okazji. Dobra, atakujcie. Ty się cofaj. Ops. Lecą posiłki. Dobra, fajnie. Witam trzecią osobę, hejka. Dobra. No spokojnie. Dobra, wy się weźcie za niszczyciela tutaj. Albo nie. Dobra, kolejne posiłki, fajnie. Witam cztery osoby, heja. Dobra, widzę, że tutaj nas męczą trochę po tej stronie. Trochę przejmują inicjatywę po tej stronie, więc jest źle. Ale dobra, jakoś sobie poradzimy mniej więcej. Do przodu trochę w tym rejonie. Widzę, że przejmują też inicjatywę, jeśli chodzi o bombowce. Mają niestety nad nami przewagę. Dość dużo. Dobra, do przodu, stary, do przodu. Dobra, skupcie się na Imperialu, nie? Kurde, kolejny MC. Pełna moc. Dobra, skupcie ogień na tym okręcie. Fajnie. A teraz cofajcie się w ten rejon.
Niestety mają straszną przewagę nad nami. Witam cztery osoby, heja! Oj, 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 oj. Ciężko, ciężko. Tak. Raz, dwa. Chcę wzmocnić tą flankę, bo tutaj widzę, że nam się Nowa Republika przebija. Więc będę wzmacniał tą flankę. Ponieważ za bardzo poszłem do przodu, że tak to ujmę. I tutaj muszę niestety się wycofać. Więc muszę wzmocnić tą flankę, aby nasza stacja tutaj nie ucierpiała. Więc lecimy do przodu. Dobra, zniszczy ten okręt. Dobra. Raz. Dobra. Skupcie ogień na tym okręcie. Dobra, wycofaj się trochę i skupcie ogień na tym okręcie. Ty też się wycofaj. Muszę zabezpieczyć tą flankę, bo tutaj za bardzo się rozpędziłem i trochę Lipton, że tak to ujmę. Więc skupiam się teraz na tym, w tym temacie. Dobra, cofajmy się, panowie, cofajmy się, cofajmy się. Cofajmy się. Dobra. Raz. Dość pokaźna bitwa, powiem szczerze. Skupcie się na MCADB. O kurde, kolejne. Cofać się, cofać się. Dobra, cofamy się, cofamy się. Cofaj się. Skupmy się na tym okręgu. Cofaj się, cofaj, stary. Nie oddam tej planety. Możecie być pewni, że nie oddam tej planety, więc czeka nas długa walka. Czeka nas długa walka.
Witam cztery osoby, hej. Do przodu lećcie. Dobra, trzymają się jakoś, niszczyciele się jakoś trzymają. Jakoś się trzymają. Dobra, tutaj sobie zespawnuję snajpera i kolejne niszczyciele. Raz. Trzymamy się. Dobra, ty skup się na tym. Wy skupcie się na tym okręcie. Wy skupcie się na tym. I powinno być ok. Dobra, skupcie się ludzie, bo możemy to wygrać. Możemy to wygrać, ludzie. Więc się skupcie. Dobra. Cały czas przysyłają posiłki, więc jest słabo. My się jeszcze trzymamy jakoś. Ale problem polega na tym, że już nie mam posiłków. Dobra, muszę się niestety wycofać. Oja, straty potężne, ale oni też mają straty, tylko że oni się różnią tym, że ja mogę sobie te straty szybko odrobić, a oni nie. Mają mniej planet niż ja, prawda? I jeszcze walczą z Imperium, więc to już jest w ogóle masakra, nie? Dobra. O, ciężko, ale dalej dajemy radę. Serio? Tak, Luke Skywalker. Okej. Dobra, próbujemy. Próbujemy. Obronić tą planetę, nie? Dobra, wszyscy do boju. Wygraliśmy, nie? To jest po prostu śmieszne. Miotacz ognia nas uratował, nie? Miotacz ognia nas uratował, dosłownie. Dosłownie miotacz ognia nas uratował od śmierci całkowitej. Framethrowery, artyleria, rapid flamethrowery, bym trochę flamethrowerów, przepraszam, zrobił, flame tanków. I trochę was. To powinno wystarczyć na jakąś taką obronę w miarę tematu. Tutaj sobie odbuduję większość mojej floty, którą właśnie przed chwilą straciłem. Więc sobie zrobimy trochę korwet. Tutaj też będą produkowane korwety. W tym rejonie budują nam się ciężkie okręty, więc okej. Tutaj bym sobie zrobił jeszcze
trochę was, tak przynajmniej 4 sztuki i powinno być ok. Więc sytuacja, można powiedzieć, jest do uratowania. Sytuacja jest do uratowania. Wtedy zrobimy szybką, że tak to ujmę, inwazję na te tereny. I po prostu, tylko tak jak mówię, potrzebuję czasu, żeby odbudować tutaj jednostki swojej armii, swoją armię mniej więcej. Więc na spokojnie, a będzie. Wiem. To wszystko jest koszt, wiadomo, ale ja mogę odbudować, oni raczej mają z tym problem, bo patrzcie, oni mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście planet. Ja mam ich trochę więcej, bo ja mam, już wam liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć. Mam 30 planet, więc porównajcie sobie, jaka jest różnica między naszymi gospodarkami, prawda? Jest ogromna po prostu, jest ogromna różnica. Dobra, ja sobie od razu będę was tutaj przysyłać, mniej więcej w te rejony, żeby już powoli mieć jakieś, odbudowywać jakieś struktury, że tak to powiem, mojej armii zniszczonej. Na spokojnie. Tutaj widzę, się produkuje wszystko, więc jest ok. Tutaj się kolejne niszczyciele produkują. Tutaj widzę, że na Kurusan też coś zbudowałem, więc jest fajnie. I tutaj cały czas jestem, odbudowuję się, chociaż poniosłem wielkie straty. To się, że tak powiem, moja gospodarka niestety jest, znaczy stety jest duża i ją stać po prostu, więc mogę ponosić straty większe niż Nowa Republika, prawda? Oni mają jakościową przewagę, ja mam ilościową, więc sytuacja jest po prostu taka. Ani na tutaj się produkuje już Dreadnought. Nie, Battle Cruiser się już produkuje, więc jest fajnie. Kolejne niszczyciele tutaj wchodzą w skład naszej nowej floty. Tutaj na Coruscant dostaliśmy nowy niszczyciel, więc jest fajna sprawa. Tutaj już mamy 10, tutaj sobie dobuduję przynajmniej 2 sztuki i będzie fajnie. Tutaj sobie sprawdzę, czy mogę coś budować, ale widzę, że nic. Tutaj myślę w tym rejonie, żeby po prostu też coś zacząć produkować mniej więcej, żeby zwiększyć szybkość produkcji. Tutaj anuluję produkcję i zrobię więcej niszczycieli, przynajmniej też 2 sztuki, więc jest ok. No i tutaj jest taka sytuacja, że zbuduję trochę cruiserów, bo one są bardzo fajne. No, jak reszta mojej armii są słabe jakościowo, ale na dystans po prostu dają radę. Więc tutaj moja armia już jest prawie odbudowana. Widzicie, mówiłem, to kwestia czasu, kwestia chwili, dosłownie paru rund, więc tutaj po prostu taka sytuacja nie inna. Tutaj zbudowałem 2 niszczyciele. Zbuduję ich więcej w tym rejonie. One są, widzę, droższe, więc buduję jeden tutaj niszczyciel, będzie fajnie. Już nasza flota się powiększa. To jest plus, nasza flota się powiększa. Mieliśmy straty, ok, ale nasza flota już się powiększa, już nie jest taka mała, jak była na początku, więc na spokojnie, a po prostu pyknie. Tutaj zbudował się ostatni cruiser, więc jest ok, i połączymy to wszystko w jedność. I zaatakujemy. Tutaj czekam, aż się te dwa destroyery zrobią i będzie ok. Tutaj się jeden destroyer robi, jest w 40%, więc musimy chwilę poczekać. Tutaj mniej więcej jeden już się zrobi, więc zrobię jeszcze przynajmniej jednego albo battle cruisera, albo tutaj niszczyciela. Fajnie. I to będzie nasza początkowa, że tak powiem, armia, którą zaatakujemy, zrobimy kontrę Nowej Republice. Tutaj zrobimy kontrę na spokojnie. Flame tak, ok, 5 sztuk, fajnie.
No a tutaj widzę, że też się coś zbudowało do naszych sił porządkowych, więc wszystko będziemy tutaj dołączać do naszej floty, tutaj 30%, więc musimy niestety jeszcze chwilę poczekać. Tutaj 90%, więc poczekamy na tego niszczyciela i dopiero wtedy zrobimy jakiś większy manewr wojskowy, że tak to ujmę. Dobra, więc mamy już coś, mamy podstawy i połączę ją z tymi siłami. I spróbuję zaatakować albo ten rejon Deno, albo rejon Newcał. Witam cztery osoby, hejka. Więc nasza flota już się trochę odbudowała, tutaj też odbudowałem tutaj struktury wojsk lądowych, więc jest ok. Jak widzicie, tutaj mamy małe posiłki dla naszych wojsk lądowych, które stacjonują w tym rejonie, a Brigado, zaraz będziemy robić inwazję i zobaczymy, jak to się skończy. Tak jak mówię, ja mam przewagę nad wrogiem, moja ekonomia jest tak zajebista, że po prostu mogę stać mnie na straty, ale nie mogę ich często, że tak powiem, popełniać z tego względu, że to się może skończyć katastrofą. Więc staram się tutaj jak mogę, żeby nie tracić jednostek, ale niestety moja frakcja, którą gram, jest frakcją, która niestety jednostki jakościowo ma słabe, więc tutaj czasami po prostu nie jestem w stanie w konfrontacji, powiedzmy, niszczyciel przeciwko niszczycielowi tutaj wygrać, więc niestety. Niestety po prostu tak to bywa, że moja gospodarka musi nieść na barkach całą ofensywę. I to jest trochę słabe, ale jak widzicie, wygrywam. Wygrywam tego Galactic Conquesta. Tutaj mamy przeciwko sobie Nową Republikę, niedobitki Imperium. Tutaj dzieje się to po powrocie Jedi, czyli po tym jak po bitwie o Endor. Więc tutaj to jest przyszłość, to jest chyba opisane w legendach, więc to nie jest nowy kanon. Tego praktycznie w nowym kanonie nie było. Disney tutaj niestety olał sprawę i to jest jakby legendy. To wszystko to, co widzicie na tej mapie, to są legendy, nie miało praktycznie miejsca. Z tego co pamiętam, chyba nie miało miejsca w ogóle jako tako w trylogii. Tak Disney ustalił i szkoda, bo to ma potencjał, ale tak jak mówię, kto ma kasę, ten rządzi światem, więc niestety tak jest, a to szkoda. Witam cztery osoby, jak tam macie, jak się macie wieczorek ten poniedziałkowy, dobrze mówię, poniedziałkowy? Dokładnie, dobrze mówię, jeszcze mi życie przez palce nie przelatuje, więc poniedziałek jest, wiem o tym. Jest dobrze. Dobra, ten rejon widzę się trzyma, tutaj widzę, że chyba prawdopodobnie Imperium będzie bardziej cisnęło w stronę Nowej Republiki, myślę. Nawet zajęli Mon Calamari, czyli główną stocznię tutaj Nowej Republiki i Nowa Republika idzie chyba w niepamięć. Więc jeżeli się nie pospieszę, będę graniczył w czterech rejonach z Imperium, a to jest zły motyw. Zły motyw, ponieważ Imperium niestety jakościowo jest ode mnie lepsze, ma potężniejsze okręty, więc tutaj ja niestety jedyne co mogę robić, to robić nawałnicę bombowców, a to nie zawsze działa. Więc tutaj nasza flota już prawdopodobnie się odbudowała, ale sprawdzę nasze główne stocznie. Tutaj widzę, że się nic nie produkuje, nic, więc możemy tutaj spróbować zaatakować Nową Republikę, znaczy to co z niej zostało. Myślę, żeby zaatakować w tym rejonie te oddzielone planety i potem zaatakować rejon Corelli, rejon Kashyyyk i przejść na Mon Calamari, czyli na ostatnią stocznię Nowej Republiki. Ostatnią, która niestety padła pod naporem imperialnej floty, więc tutaj praktycznie zostało nam do podbicia Corellia, czyli główne miejsce produkcji jednostek lądowych i wojskowych, i Kashyyyk, czyli taki strategiczny punkt, gdzie możemy zaatakować Imperium praktycznie już z drugiej strony. Więc stworzymy po prostu czwarty front i zniszczymy Imperium na cztery fronty. I co mnie cieszy, ale szczerze wolałbym walczyć z Nową Republiką, ponieważ oni mają jeszcze tak w miarę ogarnięte okręty. I jak widzicie, Imperium tutaj postanowiło nas zaatakować, nie śpią. Oczywiście z pompą, bo ile? 5 sztuk Capital Shipsów Star Destroyery to są Imperiale jedynki. Taktory to są przerobione Imperiale dwójki, więc tutaj spróbujemy się obronić.
I pomyśleć, że gra jest z 2004 roku. Oczywiście jest przerobiona, bo to jest mod. To nie jest gra, to jest mod do gry z 2004 chyba, z tego co pamiętam, więc. Więc po prostu działamy. Niszczymy Imperiala dwójkę, uszkadzamy go, tutaj się trzymamy. Ty idziesz do tyłu, ponieważ jesteś dowódcą naszych sił zbrojnych i nie fajnie by było, gdybyś umarł. Więc tak, ty idziesz w ten rejon, ty będziesz snajpił. Tutaj mniej więcej sobie sprawdzę, czy może mogę coś zbudować, ale widzę, że nie. Więc wszystkie nasze siły prowadzimy do przodu. W ostateczności uruchomię tutaj siły obronne, nasza stacja obronna, jedna, druga i po prostu powinno być ok. Dobra, skupmy się na okrętach, na Capital Shipsach mniej więcej się skupmy. Więc pełna moc, panowie, zniszcz tego mocium pana. A ty tego. Wy się wycofajcie w ten rejon. Dobra, a wy tutaj będziecie bronić naszych głównych okrętów. Spokojnie, spokojnie, nie idź tak do przodu, bo zginiesz. Witam cztery osoby. Jak tam mija wieczorek? Na razie idzie dobrze. Powiem wam szczerze, że na razie idzie dobrze. Tutaj sobie zespawnuję ostatni okręt, który mogę. Ponieważ ogranicza mnie limit do 60 jednostek. Skupcie się na Imperialu przerobionym. Ty też się skup na nim. Dobra, wy w tym rejonie widzę, że się przebijają, więc musicie niestety interweniować. Mi się zdaje. Nie, 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 ty stój, panie. Ty stoisz, panie. Dobra, wy tutaj widzę, będziecie musieli niestety działać. Dobra, zaatakujcie ten okręt. Okej, skupcie się na nim. Skupcie na nim. Ej, co ty tak do tyłu? Ej, spokojnie, tak, o. Powinno być, myślę, okej. Dobra, wszystkie bombowce, skupcie się na Imperialach. Nasza flota niestety jest trochę mniejsza. Ale jak widzicie, dajemy radę. Rozwalony. Pięknie, pięknie, brawo panowie. Dobra. Walczymy z kolejnym Imperialem, którego dobiliśmy przed chwilą. Ty trochę do przodu. Ty, panie, też trochę do przodu. Pełna moc do turbolaserów. Nasze bombowce się nieźle spisują, powiem wam szczerze. Niszczą te niszczyciele jak tutaj z dużą łatwością, co mnie dziwi. Ej, kolega nam się tutaj przebija. Musisz skopać mu tyłek imperialny. Musisz mu skopać tyłek imperialny. Nie tak, stary, nie tak. Do przodu troszkę. Pokaż, co masz w środku. Pokaż, co masz. O właśnie, o to chodziło. Te twoje główne działa. Marnujesz się, stary. Ej, no nie, no serio. No dobrze. Gościu się marnuje, nie? Dobra, wygrywamy. Więc spokojnie. Nie szarżujemy.
Tylko tutaj skupiamy ogień. Na spokojnie, goryl. Na spokojnie. Tutaj zaraz nam się działo załaduje, więc będziemy mogli strzelać. Dobra. Ja niestety chyba muszę się wycofać. Niestety muszę chyba swoje siły wycofać. Bo dostajemy tutaj niezły kontratak. Więc musimy się cofnąć do naszych pozycji obronnych w tym rejonie. Dobra, cofajcie się, cofajcie, bo tutaj nas przygważdżają. Niestety oni cały czas posiłki spawnują, a my nie mamy posiłków, więc po prostu tym się między sobą różnimy. Prawda? Dobra, do tyłu stary, do tyłu. Alternatywna linia obronna. Dobra, na spokojnie, stary. Spokojnie, stop. I teraz do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Nie bójcie się ich, oni są tylko twardzi. Twardzi mają za dużo weak spotów, więc strzelajcie w weak spoty ich. I skupcie ogień. Skupcie ogień na jednym niszczycielu. Cofać się, stary, cofaj się, nie chcę cię stracić. Dobra, skupcie ogień na Imperialu. Dobra, ty już jesteś stracony. Ty możesz jeszcze walczyć, bardzo fajnie. Jeszcze został nam Battlecruiser chyba. Tak, Battlecruiser. Dobra, spokojnie, stop. Cofaj się, cofaj. Naładuj sobie osłony, stary. Nie ruszać się, po prostu stójcie w miejscu. Będziecie trudniejszym celem. Dobra, ty możesz zrespić się w tym miejscu. Okej. Patrzcie, wygrywamy. Dobra, tylko muszę wycofać jednostki, które są trochę uszkodzone. A reszta może na spokojnie kontratakować, bronić się, patrzcie się. Wygrywamy, nawet się nie spodziewałem, że mi się uda. Ale widzę, że wróg powoli się wycofuje. Stop. Ciebie już stary straciłem, więc spoko. Więc przynajmniej uszkodź kogoś. Dobra, stop. Dobra, ty się wycofaj w ten rejon mniej więcej. Skupcie się na tych mniejszych okrętach. Wy skupcie się na niszczycielu. Już prawie wygraliśmy. Jak widzicie, wygrywamy. Co mnie cieszy, bardzo mnie cieszy. Zniszcz mu osłony pierw. Strzelaj w niego. Imperiala. Odwróć się w tą stronę mniej więcej, stary. Serio. O, słuchają mnie. No strzelajcie, strzelajcie w niego. Dobra. Może wygramy to. Dobra, Tron, niestety musisz walczyć, nie? Dobra, zrobiłem małą blokadę i oni nie mogą przez nią przejść, nie? Wszystko mają uszkodzone. I się wycofują, więc to jest dobry znak dla nas. Niestety tą planetę muszę utrzymać za wszelką cenę.
To jest jedna z planet, z których nie mogę się po prostu wycofać, nie? To jest jedna z planet, z których nie mogę się wycofać. Zniszcz mu shit generatory. Dobra, Tron, do przodu. Powiedziałem stop. I po sprawie. Dziękuję bardzo, było naprawdę miło. Tutaj nasi się trzymają, jest fajnie, wszystko w porządku, więc jest ok, cieszę się bardzo, nie? Dobra, zniszczcie niedobitki tego imperialnego syfu i walczymy dalej. Bardzo ładne modele w ogóle są tych, w tym modzie jest bardzo ładny model tych okrętów, powiem szczerze. Graficznie to bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. Wygląda jakby ta gra dopiero co wyszła dzisiaj. O kurde, serio? Kontratakujecie, no nie no, serio. Jaja sobie chyba robicie ze mnie. No ale dobra, skoro chcecie dłuższej walki, ja mogę walczyć. Nawet całą noc mogę walczyć. Dobra. Dobra, do szyku, stary, do szyku. Do szyku. Do szyku. Zniszczcie mu shit generator. Dobrze, dużo ich idzie, więc to jest zła wiadomość dla nas, ale nie poddaje się. Walczymy, że tak tujmy, do końca. Nie poddajemy się. To, że ktoś ma przewagę nad tobą, nie oznacza, że musisz się od razu poddawać. Taka jest moja opinia na ten temat. Dobra. Fajnie. Po prostu chcieli mi zrobić blokadę, a sami się zablokowali, nie? Stop, stary. Stary, powiedziałem stop. Stop! Czasami jednostki w tej grze po prostu mnie nie słuchają, nie? Mają wyrąbane na moje te... na moje... no powiedziałem stop, nie? Dobra, walczymy. Nie, 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 nie. Wy musicie tutaj niszczyć... Serio, jeszcze? Serio, wy tu macie naprawdę duży rozpęd. Dobra, spoko. Długa ta bitwa, powiem szczerze. O kurde, kolejne niszczyciele. W zanadrzu mają jeszcze raz, dwa, trzy imperiale. No grubo się zaczyna. Grubo się zaczyna robić, ale cóż, wygramy, nie? Za wszelką cenę. Troszkę do przodu, stary. Troszkę do przodu, troszkę do przodu. Dobra, ty się wycofaj. W tym rejonie niestety muszę się wycofać, bo i tak przegrywam. Tutaj mam Battlecruiser. No, Battlecruiser. Dobra. No niestety, niestety. Straty są nieuniknione, nie? Kolejny? Was pogięło? Naprawdę ich pogięło, nie? Dobra, ale ja mogę walczyć. Serio? Dobra. Okej, ty niestety musisz być w tym rejonie, bo chyba będę się wycofywał z tej planety, coś tak myślę. Dobra, raz. Ja nie oddam tej planety, nie?
Choćbym miał... Nie wiem co robić, ale tej polecenia nie oddam. Nie oddam jej po prostu. Jestem uparty, nie? Dobra, skupcie się na tym małym czymś. Wesprzecie mi tą flankę. No okej. Dobra, niestety muszę się wycofać jeszcze bardziej. Dobra. Wycofujemy się, panowie i panie. Ty niestety też musisz brać udział w obronie. Chciałem tego uniknąć, ale niestety nie da się. Cofaj się. Dobra. Stop. Osłoń go. Można powiedzieć, że chyba wygraliśmy. Cofaj się, cofaj. Oj, 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 ciężka bitwa. Zostały im dosłownie dwa niszczyciele. Dobra, jeden. Ty się wycofaj. Ty trochę do przodu. Ty do przodu. Po prostu go dobij. Dobra, fajnie. I ostatni niszczyciel wroga i wygraliśmy. Chociaż jeszcze jest jeden tutaj, ale on się chyba nie ma zamiaru ruszać. Tak myślę. Przyspieszę trochę czas, żeby tutaj już wygrać tą bitwę.
czy już jest to kwestia czasu po prostu? Dobra, cofaj się, bo widzę, że już masz dość. Dziękuję. Tutaj został ostatni okręt do zniszczenia, ale Imperium postanowiło się wycofać, więc wygraliśmy, można powiedzieć. Obroniliśmy tą planetę. Było ciężko, ale dzięki instalacjom obronnym tutaj nam się udało. Więc bye bye Imperium, bye bye. Okej, straty są po prostu straszne, nie? Te moje straty są po prostu straszne, ale tak zrobię raz. Dwa. Tutaj zrobię raz trochę niszczycieli i trochę korwet, tak myślałem. Tylko czekam tutaj, aż mi się kolejna runda, że tak to ujmę, wejdzie kolejna runda, czyli będę miał dofinansowanie i będę mógł tutaj wesprzeć te wojska. Ale sobie tutaj zrobię cruisera za ten czas. W tym rejonie mniej więcej już będę nie będę nic robił i pociśniemy trochę Nową Republikę, żeby trochę były jakieś postępy. Bo powiem szczerze, już gram tak długo w tego moda, że no to jest niemożliwe, żeby nie było po prostu postępów w mojej grze. Tutaj jeszcze trochę więcej was, dobra. A w tym rejonie tutaj będziemy sprawdzać, co Nowa Republika ma. Dobra, ty się przenieś tu. Aha, okej. Okay. Raz. Dobra, dwa. Trzy. Dobra, mam jednego robota, więc będziemy wiedzieć, co jest w tym rejonie. Wezmę teraz drugiego. I sprawdzę, co jest tutaj. Tutaj widzę, że chyba w Newcastle jest tylko MC ADB. Więc po prostu go zaatakuję. Dobra, zaatakuję, nie ma sensu po prostu czekać. Wezmę ciebie. Okej. Okay. Tutaj widzę, że są większe siły, co mnie niepokoi strasznie. Tutaj nasze wojska lądowe są gotowe do inwazji. Tylko mamy tak, tutaj mamy Luka Skywalkera, stolicy Nowej Republiki i aż 3 Capital Shipsy, 4 nawet. I 7 tutaj artyleryjskich okrętów wojennych, więc tutaj sytuacja jest po prostu niepewna i to jest po prostu niepewne, co robię aktualnie i zobaczymy, czy mi się uda, żeby to musiał się cofać, prawda? Bo zaraz mogą mnie zaatakować i odetną mnie po prostu i będzie ciekawie. Ciekawie będzie, jak mnie odetną. Okej. Okay. Trochę przyspieszę czas. I sobie wezmę, zespawnuję jednostki w tym raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Trochę większa flota najwyżej będzie i tyle. 14. Dobra, wy już atakujcie Golany, albo nie, atakujcie główną stację. A my tutaj będziemy się bawić. Ty będziesz się bawił z Golanami. Ty też. A reszta po prostu się musi odwrócić. I zaatakować te okręty. Mm-hmm.
Dobra, wygrywamy. Więc pewnie zaraz się wycofają. Dobra, nasi już rozwalili stację, więc teraz bierzemy się za ostatniego Golana i tyle. Dobra, rozwalony. Więc wygraliśmy chyba. Chyba nam się udało. Więc atakujemy chyba kolejną planetę. Tutaj zostawię mały garnizon. I atakujemy kolejną planetę. Tutaj też zostawię mały garnizon. I atakujemy kolejną planetę. Czyli... A nasze wojska lądowe już będą szykowały się do inwazji. Dobra. Fajnie. Dobra, sprawdzimy co jest w tym rejonie, żeby cały czas być na bieżąco. Tutaj znowu mały garnizon i następna planeta. Okej. Dobra, mały garnizon. A powiedzmy raz... dwa. I cofamy się w ten rejon, żeby go zabezpieczyć. Raz. Dwa. Trzy. Nie, tutaj widzę, że mogę jeszcze Otto Class Space Station zbudować, więc zbuduję, ponieważ to jest teren przygraniczny. I pasuje. Tutaj dozbroimy naszą armię w tym rejonie, żeby nasza flanka nie była odsłonięta, że tak to ujmę. Tutaj widzę, że wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj się dobudowuje, więc jest ok. Tutaj będziemy bronić tego rejonu. Czekamy, aż zbuduje nam się kolejna stacja obronna, którą właśnie widzieliście przy ataku Imperium. Jak widzicie, ona jest bardzo, 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 bardzo fajna, pomocna, więc tutaj ona zostanie zbudowana. Ponieważ tutaj widzę, że Nowa Republika szykuje się na głęboką inwazję w tym rejonie, mniej więcej. Więc będę sprawdzał co 5 sekund, co oni tam kombinują, że tak to imię. Będę budował sobie robociki zwiadowcze. Jak widzicie, oni tutaj mają aż 4 Capital Shipsy, 7 statków bombardujących. I to jest siła, powiem wam szczerze, to jest siła, z którą trzeba się mierzyć. I trzeba ją szanować, moim zdaniem. Czas na inwazję. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery. I to powinno być fajne na początek. I lecimy do przodu. Dobra, lećcie w ten rejon. Tutaj jest coś w ogóle do przejęcia. Widzę, że chyba nie. Więc od razu idziemy lecieć, przejąć kolejny punkt. Lecimy przejąć kolejny punkt. Oba wy tutaj zostaniecie. Będziecie bronić. Albo nie wypuścicie w ten rejon razem z czołgami. Dobra, zobaczymy co jest tutaj i pytanie gdzie jest baza wroga. Dobra, polećcie mi na zwiady. Mniej więcej w tym rejonie. Czołgi będą... O, tak. Nie.
Dobra, fajnie. Ja chcę zobaczyć, panowie, gdzie jest wasza baza. Ja chcę zobaczyć, gdzie jest. O, tutaj macie bazę, świetnie. Świetnie po prostu, nie? Dobra. Wy będziecie tutaj bronić po prostu. Razem z tymi czołgami. Będziecie bronić przejścia, a my będziemy tutaj zajmować po kolei te punkty. Dobra. Widzę, że jest dużo piechoty, więc rapid fire tanki w więcej piechoty. Ty. Powinno wystarczyć. Nie. No, chodźcie, 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 chodźcie. A my pójdziemy już do przodu. Spróbujemy zająć ten punkt. A widzicie. Dobra. Do przodu, zajmujemy kolejny punkt. A wy pójdziecie już w ten rejon. Razem z czołgami. No, zajmujcie ten punkcik. Okej, zbombardujemy to. Nie ma co. Dobra, idzie nasza piechota, więc będzie wsparcie. Czołgi. Tutaj nasz główny czołg się wlecze, ale cóż. Pa, 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 pa. Dobra, sprawdzimy tutaj, co jest w tym rejonie, ale widzę, że tutaj jest dużo, dużo, dużo piechoty. Witam czwartą osobę, hejka. Dobra, ale Nowa Republika się widzę wycofuje, więc tutaj na spokojnie. Dziękuję. Było switaśnie. Wycofuję was w ten rejon. Niech się buduje fajnie. Tylko potrzebowałbym. A, właśnie was. Was bym potrzebował, bo widzę, że nie zainwestowałem w posiłki dla mojej głównej floty, więc dziwię się, dlaczego mam tak mało wszystkiego, prawda? Widzę, że tutaj Imperium dociska powoli Nową Republikę i ja też zaciskam tutaj kleszcze, więc oni są, że tak powiem, w odwrocie, bo zostało im raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć planet im zostało, prawda? A Imperium, widzicie, tutaj ma całą tutaj praktycznie galaktykę razem ze mną tutaj na czele. Więc tutaj jest w porządku. Dobra, tutaj dorobimy trochę tych. Zrobiłbym więcej dreadnoughtów. Chociaż widzę, że zaraz będę miał limit jednostek, więc lipka trochę. Zrobię trochę was i was. I będziecie mieć fajne wsparcie dla tego rejonu, myślę. I może dorobiłbym więcej korwet. Zawsze się przydadzą, prawda? Zawsze się przydadzą. Tym więcej. Wolę mieć więcej sztuk, bo, że tak powiem, to jest frakcja, która, tak jak mówiłem, jest słaba jakościowo i szybko tutaj tracę jednostki. Więc flamethrowery, dobra. Kolejna planeta. Dobra. Zajęta. Raz, raz, raz. Dobra. Następna planeta. No niestety, Nowa Republika idzie w niepamięć. Była sobie Nowa Republika i została zjedzona.
Więcej tutaj bym sobie wyprodukował, więcej was, przynajmniej dwie sztuki. Witam cztery osoby, hejka. Tutaj nadal nam się budują struktury obronne, więc tutaj Nowa Republika będzie chciała, myślę, w tym regionie zaatakować, ale im się coś czuję nie uda. Więc spróbują, niech próbują, niech próbują, będą mieć. Dobra, znowu. Daję auto rozwiązanie, bo to jest zmarnowanie mojego czasu w takiej sytuacji, kiedy po prostu nie ma nic oprócz piechoty. Dobra. Dziękuję. Kolejna planeta moja. Cofamy się w ten region. Wy wycofajcie się mniej więcej w tą planetę, żeby do tej na tę planetę, żeby was nie przyblokowali. I myślę, powinno być wszystko ok. Powinno być, myślę, wszystko ok. Tutaj sobie bym dorobił małą stację kosmiczną. Więcej korwet by się przydało. Gdzie one są? Tutaj. Jak wygląda stan mojej floty? No po prostu jest beznadziejny, więc no niestety muszę doinwestować. Muszę doinwestować. Okej. Dobra, ty polecisz w ten rejon. Wesprzesz nasz atak na ostatki Nowej Republiki. Ty też polecisz w ten rejon, proszę ciebie, mocium pana. I myślę, że powinno być wszystko ok. Jeden Battlecruiser by mi się przydał. Destroyer. Battlecruiser by mi się przydał, więc sobie zamówię. Battlecruiser, dobra jest. Destroyer pójdzie tu, w ten rejon. Dobra. Więc chyba będziemy mogli atakować, tak myślę. Dobra. Więc spróbujemy naszego szczęścia. Więc spróbujemy po prostu naszego szczęścia. Dość obszerna flota, muszę przyznać. Więc bitwa zapowiada się, no, ciekawie. Ale rutynowo zespawnuje się przed nimi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, dobra, 9. Witam cztery osoby, hejka. Dobra. Oni wycofują się w ten rejon, bo chyba się skapnęli. Hej, on chce nas zaatakować od tylca, więc atakujemy. Dobra, wycofaj się w ten rejon, stary. Do przodu, też troszkę do przodu. Nie bój się, do przodu. Ty trochę przystopuj. Do przodu. Co przyblokowało cię? O. Widzę, że tutaj ktoś postanowił wyjść z nadprzestrzeni. To lepiej dla nas. Dobra. Wy w ten rejon. Wsparcie dla naszej floty. Wy do przodu. Zaatakuj ten okręt. Dobra. Witam 5 osób, hejka. Dobra, jeszcze więcej. Możesz podlecieć tutaj na spokojnie. Tutaj widzę, że Imperium postanowiło nam pomóc po raz kolejny, więc ja się cieszę. Ale i tak walczymy z głównymi siłami i to jest trochę cienkie, ale damy radę. Dobra, bombowce. Wy zaatakujcie ten okręt.
serio. W środku mojej floty żeś się zrespił nieźle, nie? Witam cztery osoby, hejka. Mieszanka Imperium i Nowej Republiki. Po prostu świetnie. Witam 5 osób, hej! Przepraszam, że nic nie mówię, ale jestem skupiony. Świetnie.
Dziękuję, wygraliśmy. Więc można powiedzieć, że wbiliśmy klin w Nową Republikę, znaczy to, co z niej zostało, że tak to ujmę, bo kolejna planeta u nich padła. Jest to dobra wiadomość dla nas, lecz smutna z tego powodu, że po prostu będziemy zmuszeni walczyć z Imperium, a ja naprawdę nie lubię walczyć z Imperium. Nikt o zdrowych zmysłach nie lubi walczyć z Imperium, więc po prostu trzeba będzie z nimi walczyć. Trzeba będzie ich pokonać. I trzeba będzie ich znosić. Ich humorki. Dobra. Luke Skywalker mówisz. No to zabijemy Luke'a Skywalkera. Tak. Fajnie. Flamethrowery, piechota, więcej piechoty, flamethrowery. Okej, wy do przodu od razu. Dobra, wy już lećcie zajmować kolejny punkt. Dobra, wybudujcie nam zasieki, a wy idźcie zajmować kolejny punkt. Przeciwpancerne. I sobie zrobimy tutaj bunkier. Dobra, idziemy w tym rejon. Bardzo dużo tej piechoty wroga. Witam 4 osoby. Dobra, zbudował się bunkier, fajnie. Wbijajcie. Wymycie budować tutaj wieżyczki dla nas. Zajmijcie punkt, wieżyczka raz, wieżyczka. O, już atakują, widzę. Dobra. Wieżyczka raz, wieżyczka dwa. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To powinno mniej więcej, mi się zdaje, wystarczyć. Dobra, widzę, że już nas atakują. Nowa, fajnie. Dobra, idziemy.
tam cztery osoby. Dobra, raz, dwa, trzy. Serio? Okej, Luke nie żyje. Luke Skywalker nie żyje, co mnie cieszy. Dobra, wy pojedźcie w tym kierunku, a nasza piechota pójdzie zajmować ten teren. Serio? Zajmujcie mi punkt. Dobra. Raz. Dobra. Dobra, fajnie, punkt zajęty. Więc tylko go po prostu utrzymać. Raz. 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 Dobra. Tutaj się widzę, trzymamy jakoś. Dobra. To idziemy. Ciszę troszkę. Monster wolny, okej. Dobra, żyją, fajnie. Dobra, trzeba dobić bazę. Dobra. Tutaj sobie zrobię wieżyczki, jak mój wróg przed chwilą. Widzę tutaj, że nas się trzymają. Jest okej. Dobra.
To wezmę te jednostki i one pójdą w ten rejon mniej więcej. Oj, ktoś tutaj dostał kręćka. Dobra. Raz, dwa, trzy. Przyspieszę trochę czas, bo to już jest po prostu walka z niedobitkami. Raz. Wyślę was. O! Jednak nie, senat. Tutaj widzę, że czysto, więc sobie też zrobię. Wy się przyłączcie tutaj do naszych. Dobra, wygraliśmy. Więc kolejna bitwa wygrana fajnie. New Republic się wycofuje. Chociaż mieli przewagę. Okej. Raz, dwa, trzy. Zmienię siły. Tutaj oni będą bronić tego terytorium. Tutaj bym sobie jeszcze zrobił tak... turbo lasery. I pole siłowe. To na pewno. W ogóle ile ja tutaj mam miejsc? Raz, dwa. Nawet ok. Więc zostało nam raz, dwa, trzy, cztery planety, pięć planet Nowej Republiki i do dobicia Imperium praktycznie. Więc praktycznie, tak sądzę, zostały nam dwa streamy z tej frakcji, jak dobrze pójdzie. Albo nawet mniej. Że tak to powiem. Wszystko zależy od tego, ile zrobię teraz. Ile w tym podczas tego streama zrobię, że tak to ujmę, a jeżeli zrobię dużo, to będzie mniej planet do ogarnięcia. Tutaj bym zrobił jeszcze... Dobra. Ciebie. Was wyślę tutaj na wsparcie naszego ataku. Przepraszam. O kurczę, czekaj. W ogóle restream działa? Jeśli mogę spytać? W ogóle restream działa? Chyba nie. Nie patrz. Więc tak. Więc zaatakuję jeszcze jedną planetę i tutaj będę kończył na dziś. Myślę, żeby iść na Corellię i połączyć nasze terytoria w tym rejonie mniej więcej. No, dość potężna flota, powiem szczerze. Więc najwyżej w tym odcinku zaatakujemy tą planetę, Corellię w następnym i resztę planet w następnym i będziemy już zaczynać walkę z Imperium powoli. Powoli walkę z Imperium będziemy zaczynać. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra. Frigat. Was zrobię troszkę.
Dobra, fajnie. Więc najwyżej sobie tak zaatakuję w tym odcinku tamtą planetę, Tom, Duro. I w następnym odcinku zostanie nam podbicie jej, podbicie Corelli, tej planety, Komonero, Kashyyyk. I zostaje nam tylko po prostu Imperium do podbicia i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o tego life'a. Oj, 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 och, kurczę, czekaj. Już trochę powiem szczerze, padnięty jestem, ale dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Jestem naprawdę wdzięczny. Dziękuję, może wam się gra nie podobała, ale miło, że spędzicie ze mną czas troszkę czasu. Więc to jest bardzo miłe z waszej strony, fajnie. Jestem wdzięczny, że tak to ujmę. Naprawdę jestem wdzięczny. Dobra. Zobaczymy, co mają na Corelli. Witam trzecią osobę, hej. Zobaczymy, co mają na Corelli. Ale widzę, widzę, że dno flota pokaźna. Mają tak trzy nebule. No, powiem szczerze, dość pokaźna flota, więc jest się czego bać. Jest się czego bać. Dobra, ja sobie tutaj wesprę tą flotę. Tutaj dobuduję instalacje obronne, czyli Battle Station. I zaraz za 10 tysięcy zrobię Wizuma i będę szedł na Duro. Potem na następnym live'ie z tej gry będę szedł na Corellię, zdobędę Corellię, pójdę na Kashyyyk i spróbujemy odbić Mon Calamari z rąk Imperium i stworzyć kolejny front, że tak powiem. I wtedy w cztery fronty weźmiemy Imperium i je po prostu zmiażdżymy. I na tym będą kończyć się chyba moje streamy na razie z Star Wars Force of Corruption Empire at War. Ale sądzę, że będę robił chyba kolejną frakcję już, więc na spokojnie wszystko. Chyba, że wyjdzie tutaj kolejna wersja tego moda, to po prostu będę pokazywał wam, jak wygląda ta kolejna wersja tego moda, czy warto w niego grać i w ogóle, więc taka sytuacja. Dobra, to tutaj się coś dorobiło, jakiś okręt. Dobra, atakujemy Duro. Dobra, to rutynowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Atakujcie stację, bo bossy atakują stację. Dobra. Wy atakujcie fregaty. Wygolana. A wy atakujcie te okręty już wojenne wroga.
Dobra, stacja rozwalona, fajnie. Weź się za golany. Witam cię, trzy osoby. O kurde, Imperium. Nieźle. Oni jakoś ostatnio mnie lubią nawiedzać w tym rejonie. Dobra, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Musimy to wygrać. Znaczy, ja już wiem, że to wygram, tylko tutaj liczy się czas. Raczej. Raczej się liczy moim zdaniem czas. Dziękuję. Dobra, wy już atakujcie karmazynowe krążowniki. A wy wspierajcie naszą flotę z tej strony. Ty się nie cofaj od walki. No serio, wy wycofujecie się, serio. Ja chciałem powalczyć. Dobra, wygraliśmy. Więc teraz inwazja naziemna. Co straciłem? Jedną korwetę. No mało, mało, mało. Bo takie straty są dopuszczalne, że traktujmy. Dobra, atakujemy kolejną planetę. To już jest praktycznie końcówka wojny, ale co mi tam, trzeba walczyć. Dobra. Poproszę tak, raz, dwa, trzy, cztery. To powinno wystarczyć na początek, myślę. No dobra, grunt, żebyście zajęli mi punkty. To byłoby fajne, naprawdę. Dobra. Do przodu zajmujcie punkt. Do przodu, punkt. Olejcie Nową Republikę, do przodu punkty. Dobra, do przodu lecimy. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, powinno wystarczyć. Dobra, leci już na następny punkt. Do przodu, do przodu, do przodu.
Zajmujmy kolejny punkt już. Dobra, lecimy do ich bazy już. Więcej piechoty potrzebuję. Więcej mięsa armatniego. Dobra. Pięknie. Pięknie po prostu. Dobra. Wy zajmijcie ten punkt, a wy lećcie w tą stronę już. Do przodu, do przodu. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego streama z Star Wars Thrones Revenge. Jutro rano zaczynamy o 8 Apexa, więc jeżeli macie ochotę, to wpadnijcie, pogadajcie, pośmiejemy się razem z mojego grania. Co tam chciałem jeszcze powiedzieć? No i dobrej nocy wam życzę. Dobrej nocy, dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną. Nie spodziewałem się tego, to było bardzo miłe z waszej strony, więc cześć, dobranoc.